To jest ten czas. Studenci mają swoje święto, a my jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego, zagadkowego lub zabawnego. Bachanaliowe. To i owo. Cześć, nazywam się Weronika Łuczak, a to jest specjalny program Bachanaliowe, to i owo. Podczas Środy Bachanaliowej pojawiło się sporo propozycji, które miały na celu rozładować emocje wśród studentów. Zobaczcie, z jaką propozycją wyszedł Parlament Studencki. Dzisiaj mieliśmy grę bardzo ciekawą. Była bitwa balonów. To jest taka forma wyżycia się studentów przez sesję, no bo wiemy, że teraz wszyscy zakuwają, jest dużo nauki. Bachanalia to jest ostatni moment, w którym tak naprawdę można jeszcze sobie odpocząć, zrelaksować się. Więc postanowiliśmy spowodować to, żeby studenci się wyładowali, wystrzelali się balonami. Zużyliśmy kilkaset balonów, więc samo nalewanie to było kilka godzin. No i myślę, że zabawa była przednia. Przyszłam tutaj, bo uwielbiam Bachanalia i nie mogłam się doczekać, aż będą te wszystkie aktywności. Rozgrywka była super. Jak widać, bardzo się zaangażowaliśmy wszyscy. Przeciwna drużyna nie miała szans. Przyszedłem tutaj, bo jestem studentem i chcę się dobrze bawić. Fajna zabawa, na pewno. Można było się znowu poczuć trochę jak dziecko. Bachanalia to taki okres, w którym studenci mogą odreagować trudne egzaminy lub odstresować się przed sesją egzaminacyjną, która już niedługo. A kolejną propozycją, która miała temu służyć, był paintball laserowy. Gra paintball laserowy jest to mega fajna gra integrująca zawodników. Polega na tym, żeby się powybijać. Co jest plusem, który zachwala wiele osób, to to, że jest to gra w miarę bezbolesna, dopóki się nie wywrócimy i się nie uderzymy o coś. No bo jest to paintball nie taki na kuleczki, tylko na wiązkę laserową. Więc szczególnie pani tutaj sobie zachwalają, że można fajnie pobiegać, pobawić się bezboleśnie. Druga rzecz to nieograniczone zasięgi, tak? Bo w kontrze do normalnych kulek w zasadzie tymi laserami możemy się strzelać wszędzie, nie? I bez względu na odległości. No i co? I teraz mamy ustawioną taką wersję gry. Przed chwilą był deathmatch, teraz mamy walkę o flagę, czyli wygrywa ta drużyna, która utrzyma jako pierwsza swoją flagę przez 10 minut. Co jest fajne, że wygrywają najczęściej te drużyny, nie te, które tak jak na Rambo każdy tam sobie lata i strzela jak chce, tylko właśnie ci, którzy, i najczęściej to się dzieje po dwóch, trzech rundach przegranych, nie? Zaczynają myśleć, zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają się komunikować, delegować, tworzą się jakieś dwójki, trójki, no więc jest to wbrew pozorom nie tylko taka bezsensowna łupanka, naparzanka, ale jest to gra no, taktyczna, tak? Gdzie im więcej pomyślimy, im więcej zaplanujemy się, wykażemy tutaj strategią, tym jest większa szansa na wygranie, także można się dużo nauczyć, dużo wybawić, zacieśnić więzy, sama frajda. A jak to wygląda w praktyce? Zapytaliśmy studentów, jakie były ich wrażenia. Generalnie bardzo przyjemnie, dosyć ciężko. Trzeba się wykazać faktycznie umiejętnością tam strzelania, bieganie jest dosyć dużo. No, mieliśmy taki plus, że byliśmy lepsi, więc było łatwiej. Jakie trudności są najbardziej w tym? Wiesz co, w momencie jak ktoś się schowa za jakimiś krzakami, coś takiego i trzeba faktycznie go przyuważyć, jak chowa trochę tą głowę, to ciężej jest to trafić. I w momencie jak na przykład ktoś pobiegnie, zestrzeli się go, w sensie jak ciebie zestrzelą, sorry, pobiegniesz, zestrzelą cię, znowu pobiegniesz, znowu cię zestrzelą, no to już nagle jednak jest to odczuwalne zmęczenie. Niestety przegraliśmy, bo niestety mieli lepsze miejscówki przeciwnicy, ale udało mi się ich zaskoczyć parę razy, bo zaszedłem ich od boku, nie spodziewali się, wybiłem kilku, nie wiedzieli skąd dostają, myśleli, że stamtąd, a ja byłem za ich plecami tutaj, za krzakiem. Mimo to było 10 minut, wydaje się, że dłużej po zmęczeniu, nie? Bo tutaj trzeba biec cały czas skupionym. Ta rozrywka, fajna inicjatywa parlamentu. Myślę, że dla studentów sam raz zabawa. To są moje drugie zawody, więc bardzo mi się podobało. Super zabawa. Uważam, że to jest jedna z najfajniejszych inicjatyw na Bachanaliach. Dlaczego? Można pobiegać, wiadomo, nie? Ale można też postrzelać, więc trochę jak gry komputerowe, a stamtąd się wywodzę. A jak wam poszło? No, wygraliśmy, nie? Rywalizacja, czego więcej powiedzieć. Jak chcę, w prawdziwym życiu. Środa zakończyła się w kulturalnym stylu. Studenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowali swoje umiejętności oraz zaśpiewali polskie piosenki podczas koncertu w Café Noir. Posłuchajcie i zobaczcie relacje z tego wydarzenia. Śpiewamy ogólnie repertuar polskiej piosenki i mamy różne utwory, od skocznych do bardziej spokojnych i ogólnie mamy właśnie, raczej śpiewamy z podkładami, ale mamy też klawisz.
wiersze i kilka piosenek jest klawiszowych. Jesteśmy w sumie zaskoczeni, że przyszła cała sala i bardzo nas to cieszy, a wśród studentów, którzy występują, myślę, że jest to fajne doświadczenie, zawsze lubimy coś takiego fajnego zrobić, też się integrujemy przy tym, dobrze bawimy, bo poza tym, że śpiewamy na scenie, to też dobrze się bawimy za kulisami i razem sobie śpiewamy i tańczymy. Dzisiaj wykonałem pierwszą piosenkę Cykady na Cykladach, przede mną jeszcze dwie następne, między innymi piosenka z repertuaru grupy Vox, Bananowy Song, i Po prostu bądź również grupy Manam, tak jak pierwsza piosenka Cykady na Cykladach. Skąd taki wybór? Przede wszystkim to miał być koncert polskiej piosenki, no bo wiadomo, mieszkamy w Polsce, więc śpiewajmy polskie piosenki, angielskich jest teraz bardzo, bardzo dużo, a polskie wbrew pozorom są dużo trudniejsze, ponieważ potrzeba jeszcze odpowiedniej dykcji i zrozumienia tekstu. No i też dużo nam pomagają takie koncerty, zwłaszcza z muzyką polską. Bardzo je lubimy. Śpiewałam piosenkę Marylii Rodowicz, Damą być. I jest to piosenka, którą śpiewałam na swoim koncercie dyplomowym, bo teraz kończę studia licencjackie, więc była to piosenka, którą już trochę znałam, wiedziałam, że jest sprawdzona i że będę mogła ją przedstawić szerszemu gronu publiczności, bo jednak na koncercie tym dyplomowym była głównie nasza rodzina i też komisja oceniająca, bo na tym polega ten egzamin. I myślę, że to jest taka piosenka, która gdzieś tam ludzie ją znają, i wybrałam ją dlatego, że po prostu pomyślałam, że się spodoba i dobrze przyjmie. Każdy koncert jest dużym wydarzeniem, każdy z nas go przeżywa bardzo mocno. Zresztą nigdy nie wiadomo, kto na takiej publiczności siedzi i jak ten los nasz się potoczy, ale też pomagają nam się mocno zintegrować między sobą, też wspieramy się bardzo za kulisami i po zejściu ze sceny i przed wejściem na scenę, także no, mamy fajną grupę, mocno się wspieramy i to jest fajne w tych wszystkich koncertach. To właśnie jest fajne w tych studiach, że dzięki nim mamy dużo okazji do występowania, więc każdy koncert jest tak samo ważny, czy przed dużą publicznością na pięknej scenie, czy też na malutkiej scenie dla trzech osób. Zdarzyło mi się już śpiewać taki koncert dla trzech osób. Tak się wydarzyło, że po prostu nie było za dużo publiki. Ale dzięki temu człowiek się oswaja ze sceną i każdy występ może być coraz lepszy i dzięki temu nie mamy takiej tremy. A czy taki koncert to według Ciebie jest ważny aspekt bachanaliów? Myślę, że tak. Trochę studenci niestety nie wiedzą o tym, że na Uniwersytecie Zielonogórskim taki kierunek istnieje, więc myślę, że fajnie, gdybyśmy wychodzili coraz bardziej przed studentów, żeby mogli nas poznać i też wiedzieli, że mogą korzystać z życia kulturalnego dzięki swoim kolegom i koleżankom. To w końcu nasz tydzień, święto studentów, więc myślę, że jak najbardziej studenci studentom, więc śpiewamy dla swoich przyjaciół, znajomych, ale też można powiedzieć, że promujemy nasz instytut w pewnym sensie, więc to też jest taką reklamą, może ktoś w następnym roku wybierze nasz kierunek i będzie chciał po prostu się w tę stronę edukować. Dzisiaj ostatni dzień wrażeń przed koncertowym weekendem. Już o godzinie 16 na kampusie A wystartują tradycyjne zmagania akademików. Bądźcie z nami, aby dowiedzieć się, kto w tym roku okaże się najlepszy. Oglądajcie nas codziennie podczas bachanaliów o godzinie 10.30 w Radiu Index, Index TV oraz na naszych mediach społecznościowych. Dziękuję, Weronika Łuczak. Bachanaliowe to i owo.